Pewnego razu Majsza, bogini natury, postanowiła opuścić boską płaszczyznę i odwiedzić wszechświat i wszystkie istoty w nim żyjące. W tym celu przybrała więc swoją materialną formę. A materialną formę Majszy śmiertelnicy opisywali jako najprzecudowniejszą i najpiękniejszą istotę, jaka kiedykolwiek kroczyła po ziemi. Była to bowiem kobieta o bladej niczym papier karnacji, delikatna w swej urodzie, ubrana w długą suknię z najrzadszych i najpiękniejszych kwiatów we wszechświecie. Przy włosach miała przypiętą szafirową różę. Według wierzeń, znalezienie takiej dziko rosnącej róży i wypicie wywaru z jej kwiatów zapewniało życie wieczne. Majsza postanowiła wystawić istoty rozumne wszechświata na próbę, ażeby ocenić ich serca i charaktery. Wędrując po planecie Msitu, oplotła wokół swojej kostki korzenie drzewa i udawała uwięzioną. Odnalazłszy ją, miejscowi poświęcili wiele godzin, aby uwolnić nieznajomą z uścisku drzewa, jednocześnie nie niszcząc jego korzeni. Widząc poszanowanie natury w ich umysłach, Majsza ofiarowała wybrańcom zdolność kontrolowania fauny i flory przy pomocy dobrego słowa. Innym razem Majsza rozebrała się do naga i położyła obok ogromnego głazu, ażeby udawać zranioną. Mieszkańcy planety Endefu zaopiekowali się nieznajomą, opatrzyli jej rany i odzieli w najlepsze suknie, jakie posiadali. Widząc dobroć w ich sercach, Majsza ofiarowała im wieczne piękno i siłę ciała. Do końca swoich dni każdy Defańczyk wyglądał młodo i zachowywał pełnię zdrowia. Na samym końcu, będąc na planecie Oksoda, Majsza udawała zagubioną i bezbronną. Miejscowi porwali kobietę i chcieli rzucić ją ogarom na pożarcie. Widząc brutalność i brak poszanowania życia w ich duszach, Majsza zesłała na całą planetę ogromne susze i nieurodzaj, zmuszając mieszkańców do wiecznego życia w nędzy. Takie są dary bogini Majszy dla istot wszechświata.